Wam, jak zrobić takie fale bez użycia ciepła, bez użycia lokówki i zupełnie bez niszczenia naszych włosów. Do zrobienia tych fal użyłam tak zwanych Magic Leverack. Po prostu to są wałki do włosów, które zakładamy na noc albo na kilka godzin i robią nam takie o właśnie loczki. Słuchajcie, to jest fryzura taka chwilę po ściągnięciu, więc one będą wyglądały troszeczkę bardziej naturalnie po jakiejś godzinie, ale ogólnie wszystko zobaczycie dalej w filmiku. Ja Wam pokażę teraz, jak to wygląda. Pierwsze z tych wałków z taką właśnie kobitką są krótsze. One kosztują około 10 czy 15 zł i to są takie zwijki, które mają dwa zakręty albo na przykład trzy, czyli takie krótsze. One są dobre do właśnie krótkich włosów, karetka jedzie, albo do końcówek. Ja zamówiłam też to drugie opakowanie, one to się nazywają po prostu long, czy tam długie 50 cm i w nich oprócz tych takich cztero znajdziemy też takie długie sprężynki, które są idealne, myślę, właśnie do dłuższych włosów, czyli na przykład tutaj do moich. Po rozwinięciu to jest dokładnie długość włosa, zaraz wam pokażę, bo w środku mamy takie haczki. Tym hakiem będziemy przykładać nasz włos do środka właśnie tego wałka i na przykład widzicie tutaj taka poczwórna zwijka, czy tam ona ma może 5, po rozciągnięciu wygląda w ten sposób, jest długa, czyli do takich włosków mniej więcej, o, gdzieś takich, a ta żółta albo ta na przykład zielona dłuższa po naciągnięciu, no, jest taka, że aż nawet mi tu nie starczy tego haka, czyli do po prostu długich włosów. Moje nawet nie są aż tak długie, żeby to wypełnić. No i co? Całą resztę filmiku z tymi loczkami pokażę Wam w dalszej części. To, jaki efekt osiągniecie, same decydujecie, jak to zrobicie. Czyli na przykład, czy będziecie nakładały sobie te sprężynki tylko na końcówki, czyli tutaj tylko z przodu, biorąc włosy, nakładając na końcówki. Czy będziecie dzielić włosy na warstwy i robić tutaj aż od samej głowy. Czy zależy od tego, jaki chcecie efekt, ja robię trochę tak, żeby to był najbardziej naturalny, messy taki efekt. 5 razy już użyłam słowa efekt chyba. Dobrym sposobem jest też, jeśli chcecie pokręcić same końcówki, zrobić sobie kitki. Takie tutaj na dole, albo po prostu nawet takie, wiecie, do góry kitki i kręcenie potem tych pasemek z tego ogona, czyli w sensie po prostu z kitki. Czyli tutaj jedno, drugie, trzecie. Jest to dużo prostsze pokręcenie tych końcówek, niż jak mamy takie włosy roztrzepane, bo nie wiadomo, na co się zabrać. No ale okej, ja zrobię to mniej więcej w taki sam sposób, jak robiłam za pierwszym razem. Czyli brałam sobie po prostu losowo po kawałku włosów, załóżmy tutaj, zakręcałam wokół osi, przytrzymywałam ustami, wiem, że mega profesjonalnie, zakładałam sobie sprężynkę na haczyk, w ten sposób, tutaj, i zakręcałam to delikatnie właśnie po to, żeby całe włosy mi weszły do środka tego haczyka, żeby nic nie zostało na zewnątrz, bo jeśli coś zostanie na zewnątrz, to mogą nam się poplątać. A w ten sposób, jak ja sobie je zwinę w rulonik, to one wejdą tutaj całe dokładnie do tego, widzicie, do tego haczyka do środka. Puszczam sobie i przeplatam w ten sposób przez... O! Jeśli na przykład zostaje mi taka końcówka, to decyduję sobie, czy chcę zostawić tyle, czy po prostu obniżam sobie do samego końca, żeby końcóweczka była taka, wiecie, ładnie zawinięta. Ok, zostawmy to tak. Biorę kolejne pasemko włosów, troszeczkę sobie zawijam. Jeśli chcecie mieć na przykład efekt dłuższych włosów, to te tylne pasma nie musimy kręcić już odtąd, tylko przyciągnąć sobie je do przodu tutaj i wtedy, bo kręcą się nam też same końce i dzięki takiemu zabiegowi będzie nam się dużo łatwiej spało, bo nie będą właśnie na tyle głowy nam te wałki przeszkadzały, tylko wszystkie sobie wtedy bierzemy włosy, wszystkie, wiecie, do przodu i tutaj są, a tutaj głowa jest cała bez papilotów i wygodnie się potem po prostu śpi. Ok, jest poranek, pokażę Wam, jak to wygląda ściąganie tego i jaki właśnie efekt to taki jest na świeżo, dokładnie po ściągnięciu i później postaram się coś zrobić, nie wiem do końca, jak to wyjdzie, ale mam przed sobą w razie czego prostownicę, szczotkę i coś tutaj pokombinujemy.
Na pewno te przody będę musiała sobie wyprostować, bo zawsze tak robię. Okej, ściągnijmy może najpierw tego maluszka tutaj. Wciągamy i mamy wow. Wow, wow, wow. Mega mocny skręt. Okej, jedziemy. Ściąganie jest po prostu banalne i jak na przykład tutaj nie chce nam puścić, to od góry bierzemy delikatnie i to po prostu schodzi jak, że tak powiem, po maśle. No i widzicie już, że efekt jest chyba całkiem super, dość mocny, ale no wiadomo, one po chwili troszkę oklapną. Poza tym będziemy je sobie tutaj za chwilę układać. Przyciągam. Ściągam, hop. Następny. I ja spałam w nich, no spałam w nich, to nie była najprzyjemniejsza noc, ponieważ no jednak nie jest to tak mega wygodne, jak się kładzie na boku, ale na pewno nie jest jakieś mega, mega uciążliwe. A dla mnie to tym lepiej, bo rano już nie jest mi tak wygodniusze i pięknie i szybciej wstaję z łóżka. Okej. I to jest obojętne, to jeszcze zakręcicie to w jedną czy w kilka stron. W sensie w prawo czy w lewo, jak w różne strony, to jeszcze będzie bardziej taki fajny efekt niedokładny. Ok. Wygląda to tak. Ja zrobię chwilowe zdjęcie, żeby też można pisać posta i zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało, jak to roztrzepię trochę. Ok, a więc teraz to, co robię, to wkładam sobie tutaj po prostu palce i je wyrównuję, rozczesuję palcami troszeczkę. Strony. Ten efekt jest, ja wiem, że on jest za mocny, no ale to wiadomo, że to jest chwilkę po. One zaraz sobie klapną. Jeśli byście chciały tak na przykład zostawić, no to wiadomo, pianka, lakier i tak zostaje, ale myślę, że bez przesady, nie chcemy wyglądać jak do komunii. Tutaj w sumie nie ma tak przy głowie jakiegoś dramatu, zawsze tutaj mam takie, wiecie, pofałdki, ale tylko troszeczkę przejadę prostownicą i tutaj, o, wiecie o co chodzi, takie nierówne po prostu, to sobie doprostowywuję. Zaraz lampę zrzucę. Hops. Puszczam. Hop. Uff. No i co? Jak Wam się podoba? Co myślicie? Myślę, że jak na sposób, który ich nie niszczy i który tak naprawdę nie jest czasochłonny, bo nałożenie ich to jest jakieś 10-15 minut, ściągnięcie to widziałyście 3 minutki, to myślę, że wow. Okej, ja jestem po pracy, wybaczcie, że się nie domalowywałam i że jestem blada jak ściana, ale już nie mam za siły idę spać. Tak one wyglądają, to jest dokładnie po 6 godzinach, więc myślę, że jest całkiem ok, zwłaszcza, że były w kitce, takie wiecie, tutaj po prostu spiętej. I co jeszcze? No i pada cały czas, więc jak szłam, trochę zmokłam. Wydaje mi się, że są super. W sensie są teraz takie, jakie mogły być na samym początku, czyli takie po prostu lekkie, delikatne, delikatne beach waves takie. No ja uwielbiam takie włosy. Okej, dobra, to tyle. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten pomysł. Na dole dam Wam dokładny podpis tego, jak się nazywają te wałki. I myślę, że na Allegro czy gdziekolwiek, w jakichś takich różnych sklepach chińskich można to kupić i każde się sprawdzą i będą tak samo działały. Także do zobaczenia w następnych filmikach i zapraszam na Snapa, Face'a, Instagrama.